Wczoraj prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Według komentatorów zmiany w rządzie, przede wszystkim odejście z jego składu Antoniego Macierewicza i Jana Szyszki, to ukłon w stronę centrowego elektoratu, obliczony z myślą o wyborach samorządowych w tym roku i w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. To także ruch, który ma na celu złagodzenie konfliktu z Unią Europejską w kontekście nadchodzących negocjacji dotyczących budżetu wspólnoty na lata 2013-2020. Według publicysty Gazety Polskiej Codziennie Krzysztofa Karnkowskiego usunięcie z rządu ministrów Macierewicza, Szyszki czy Waszczykowskiego to woda na młyn opozycji. Ja wiem, jakie są oczekiwania, no, że zmiana pokoleniowa jakoś tam ociepli wizerunek rządu. Natomiast czy będzie jakaś wielka zmiana polityczna i czy to ułatwi pracę ministrów? Tego nie jestem pewna. Opozycja, wbrew temu, co się mówi, że straciła argumenty, no to tak naprawdę również w jakimś stopniu jej oskarżenia zostały potwierdzone, no bo jednak opozycja głosi teraz, że jej presja odniosła skutek, że najbardziej krytykowani ministrowie odeszli, czyli teraz mają paliwo. Szczególne kontrowersje budzi odwołanie szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. Ja myślę, że te przeszeregowania w resortach siłowych to jedyne, co jest dobre w tym wszystkim, to marszałek Brudziński, który stanął na czele MSWiA, bo na pewno on jest człowiekiem kompetentnym, ma silną rękę i potrafi podejmować decyzje i jest idealnym, moim zdaniem, będzie bardzo dobrym ministrem spraw wewnętrznych. Co do ministra Mariusza Błaszczaka, to mam duże wątpliwości, czy przejęcie przez niego resortu obrony jest dobre. Moim zdaniem on nie miał nic wspólnego z wojskiem wcześniej i usunięcie tak, no, moim zdaniem, najwybitniejszego, najlepszego ministra obrony narodowej, jakiego mieliśmy w trzeciej RP, czyli Antoniego Macierewicza, jest bolesnym błędem. Natomiast Andrzej Duda zyskuje ten jeden czynnik personalny, wyłącznie personalny, bo tu niekoniecznie chodzi o przyszłość państwa w tym całej rozgrywce. Tu chodzi o to, że Andrzej Duda postawił się i zażądał odejścia Antoniego Macierewicza i pierwszy raz wygrał. Zdaniem Krzysztofa Karnkowskiego premier Mateusz Morawiecki podczas rekonstrukcji rządu znalazł się między młotem a kowadłem. Moglibyśmy uznać, że premier Morawiecki wzmocnił kolejny raz swoją pozycję w rządzie. No teraz jest pytanie, na ile premier Morawiecki jest samodzielnym graczem i możliwe, że premier Morawiecki zyskał pewną autonomię wobec Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast równocześnie zdaje się, że można się obawiać, że trochę tej autonomii stracił na rzecz otoczenia prezydenta. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie pojawił się na uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu. Jego nieobecność wskazuje, że to nie jest do końca akceptowany przez niego rząd i wbrew opiniom o jego wszechmocy i wpływach wszędzie, gdzie to jest możliwe, są one mocno przesadzone, ponieważ Jarosław Kaczyński skupia się na sprawach najważniejszych dla Polski i myślę, że nie przywiązuje takiej wielkiej wagi, co jest błędem do zmian kadrowych. Jarosław Kaczyński chce, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce jak najdłużej. Te zmiany wizerunkowe mają posłużyć temu, żeby prościej było wygrać kolejne wybory parlamentarne. Jarosław Kaczyński wygrał jeszcze większą szansę na to, że to się uda. Skala zmian w rządzie była zaskakująco szeroka. Nie wydaje się jednak, żeby nawet ta głęboka rekonstrukcja podważyła wysoki poziom poparcia społecznego dla Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda są na czele rankingów zaufania do polityków. Marta Szramowska, Telewizja Republika.